Witajcie. W końcu długo oczekiwany odcinek na temat kosztów remontu u majstra. Zrobiliśmy taką, no może nie tabelkę, szefowa ale zrobiła. Podsumowanie. Szefowa piękne koszta zrobiła, nie zdradzaj sumy końcowej, bo nam kurde zespoilerujesz. W końcu usiedliśmy, podliczyliśmy wszystkie paragony, wszystkie jakieś transakcje przez internet, które majster wykonał. No i możemy się z nimi z wami podzielić. A może i nie musimy się z wami dzielić, no, ale się podzielimy. Jeśli jesteście ciekawi, ile majster wydał siana ze swojego mieszkania, co musiał zrobić pałac, to słuchajcie. No dalej. No. No dobrze, kuchnia, czyli meble, blaty, AGD, płytki, jakieś fugi, silikony, które były potrzebne, jak również taboreciki, które majster ma, pewnie ich jeszcze nie widzieliście, ale może wam pokażę. Te wszystkie rzeczy kosztowały majstra, okap, olej i blaty już mówiłam. Oleju nie było. Jak nie lakier. Było oleju? Lakier. Przepraszam, lakier, ale napisałam olej, nie wiem dlaczego. Kosztowało to wszystko 12 605 zł. Czyli mała kuchnia. A droga. Tak, no my wydaliśmy chociaż na swoje meble 12 tysięcy. Właśnie, na same meble, a tu mamy już za GD. No tak, za GD, no. Dobra, następną kategorię, którą mamy, to łazienka. Tak więc pokrótce możemy wam powiedzieć, ile na łazienkę poszło pieniędzy i łazienka zamknęła się w kwocie 5184 zł. Natomiast tutaj to jest chyba bez płyt kartonowych, gipsowych, liczby. Bez stelaży, czyli bez jakby płyt, takich bez wylewek stricte budowlanych, czyli tak naprawdę w kwocie 5184 zł mamy zawartą cenę kabiny i stelaża. Pod, znaczy no, tego kibla, tak? Pod czyli kibla, haziel kosztował razem z kabiną 1914, na fugi do płytek poszło 65 zł, glazura biała to koszt 863 zł, silikony 3 dyszki, szafka z lustrem, ta wisząca 690, bo to dwie były, dalej. Co kolumna. Kolumna, jaka kolumna? Dzierżownica. Kolumna Zygmunta, pod którą majster się myje, kosztowała 300 zł, bo była z promki. Dalej, szafka z umywalką, to jest tylko, pamiętajcie, że to jest tylko 50, z umywalką kosztowała 560 zł, bateria Groe 160 i co? Kolorowe płytki. I kolorowe płytki, czyli te patchworki 600. Także ponad 5 koła nam tu pęka. Później mamy strasznie długą jakby tabelkę, gdzie po prostu szefowa z majstrem pozliczali wszystkie paragony budowlane z marketów typu Obi, Castorama, Leroy, Bricoman i tych wszystkich pierdół takich budowlanych, gdzie to są jakieś płyty, gipsy, jakieś gipsy, farby, jakieś farby, wszystko to, co było potrzebne. Ale tam jeszcze wliczaliśmy stelaże do płyt. Tak. No tak, czyli wszystkie takie budowlane, wiecie, piany, elementy, piany, niepiany. Folie paraizolacyjne, elektryka. Elektrykę. Piwa tam nie było, niestety. To samych paragonów uzbierało się na kwotę 7269 zł. Czyli 7 koła trzeba było mieć po prostu na sam jakby taki materiał czysto budowlany, którego nie będzie za bardzo widać. Dobra, drzwi u majstra w domu, przypomnijmy, że drzwi jest tylko 3 sztuki, bo wejściowe na szczęście miał i okna też miał wymienione. Więc zauważcie, że duża część budżetu jakby odpada. Nie trzeba będzie no to wliczać. Powiedzieć, że drzwi wejściowe kosztowały mi 2200 a okna? Złotych, a okna 4,5. Czyli macie z 6,5 koła do... Bez obróbki. 6,5 koła bez obróbki trzeba by dorzucić do podsumowania końcowego, ale to 6,5 koła w pamięci. Dobra, czyli drzwi. 3 sztuki drzwi i teraz tak. Same ościeżnice, a pamiętajcie, że to są ościeżnice nieregulowane, czyli najtańsza taniocha, którą trzeba było samemu obrobić. Zresztą film z obrabiania palet, nasz palet gdzieś tutaj się wam pojawi, gdzie szefowa wrzuci.
Dobra. Same skrzydła drzwiowe kosztowały 800 zł, 3 sztuki. Najdroższe w zasadzie było to te drzwi z bulajem do kibla, a reszta była tak w miarę. Także pamiętajcie, że to są sosnowe drzwi, tak więc no, one nie były zbytnio drogie, więc to 800 zł, tak? No plus skrzydło z bulajem. Aha, o, no dobra, to już wam mówię. Sztuka kosztowała w takim razie 400 zł, a z bulajem kosztowała 440. Mhm. I co? I klamki wszystkie, czyli 3 sztuki klamek z tymi, wiecie, dinksami, pierdółkami, tam to jest złotych, ile? 130. No i plus listwy na obróbkę tych drzwi. No, czyli ogółem za drzwi do majstra domu wyszło prawie 2000, 1977 zł. Pamiętajcie, że też pomimo tego, że majstry robiły praktycznie wszystko sami, to jeszcze dwa razy musieli przyjść fachowcy. Na jednego musieliśmy kilka tygodni czekać. No i oni też wzięli pieniądze. Hydraulik. Pozdrawiamy pana hydraulika, na którego się czekaliśmy jak na wyzwolenie. Tak, hydraulik wziął 3 stówy, a pan gazownik 350. Pierwszy raz wziął 300, a później 50 zł wziął za podłączenie tego wszystkiego i sprawdzenie szczelności. Że mieliśmy trzeciego fachowca, ale on akurat charytatywnie pomógł. A tak. Pozdrawiamy pana, który nam złożył rozdzielnicę. Pozdro 600 na rejonie. W poniedziałek przybijemy pionę. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą elektrykę i rozdzielnicę, to wyszło 600 zł, no bo 400 zł wszystkie te materiały w tej rozdzielnicy, a sama rozdzielnica 200 zł. Dokładnie. I fachowiec za wigdi opierunek robi, nie? Tak. A wszystkie przewody, puszki i tak dalej wliczyliśmy w ten duży koszt budowlany. Budowlany. Także no tam trochę to tamtych przewodów poszło trochę. Także nie myślcie, że to jest tam, wiecie, 600 zł, że to jest koszt elektryki, bo taki nie jest. 600 zł to jest koszt, kurczę, rozdzielnicy. Tak. Tylko, i to pamiętajcie, że to jest rozdzielnica zrobiona po kosztach. Dobra. No pewnie trzeba było trochę za złożenie i zapłacić, ale tu już nie będziemy w to wnikać. Dobra, co my tu dalej mamy? No jeszcze te dwie. Dobra. Meble i dodatki. Meble i dodatki mamy w zasadzie podzielone na, nie wiem, na to co, po prostu już samą wszystko, kwotę. No, to są czyli meble to wszystkie meble, czyli jakieś szafka RDV, jakieś łóżka, jakieś takie... Ze starych mebli, które miałem i zostały, to tylko sofa i ławka, ława. Kawa, no i kawa ława, czyli wszystko co majster ma, to wszystko jest nowe i kupione, wyrwane, wyszarpane na promocjach, czyli tak czy siak na nowe meble majster wydał 8628 zł. I tu nie mamy mebli z kuchni, bo meble z kuchni już były wcześniej podliczone, tak? A tutaj mamy szafy. Tak, łóżka, szafki te nocne, stolik RTV, stół, krzesła, lampy. To wszystko się tutaj zawiera. Pamiętajcie, że nie liczymy też tutaj kosztów składania tego, bo jakbyśmy mieli policzyć, to szefowa by musiała dostać sporą, okrągłą sumkę, bo wiedzcie, że ona wszystkie meble skręciła i je ustawiła. Tak. I ostatnia kategoria, którą trzeba wymienić, jest to wystrój wnętrz. Ta kategoria do najtańszych też niestety nie należy, bo trzeba pamiętać, że wchodzi w to na przykład 45 prawie metrów na 40 metrów podłogi. Więc pamiętajcie, u majstra jest to 40 metrów podłogi panelu winylowego ze świetnym podkładem, z fajnymi listwami i tutaj koszt taki to był około 6,5 tysiąca złotych. Do tego koszt ceglanych ścian i ścian z drewna u niego w sypialni, to jest koszt około 2700 zł. Następnie, co to było? To powiedz najpierw o tym, bo to jest ten oświetlenie. Oświetlenie, które majster ma zamontowane u siebie w szafach i w szafkach kuchennych, to jest gdzieś około 3000 zł, powiedzmy. A i to są wiem, te włączniki. A dokładnie. I no i osprzęt elektryczny, który majster ma zamontowany u siebie w domu małym, to jest koszt rzędu 3,5 tysiąca złotych. Także tutaj na wyposażenie jego wnętrza w te takie rzeczy, to pochłonęło nas 15700 zł. I trzeba pamiętać, że
to nie są małe pieniądze. Tak więc, podsumowując, ogólny koszt całego remontu, a pamiętajcie, że było to jedno mieszkanie, 3 osoby, 3 miesiące, 1 kulawy pies i hektolitry potu, krwi i łez, ale finalnie wyszło jak w pałacu, nie? Buckingham, albo lepiej. To był koszt ogółem 40 tysięcy 8,50 groszy. Skąd ty te 50 groszy wziąłeś? Tak więc 40 tysięcy, tyle kosztów zostało pochłonięte, tyle to mieszkanie zjadło, żeby z niczym brzydkiego kaczątka przerodzić się w pięknego białego łabędzia i każdy, kto będzie liczył się z zamiarem wyremontowania swojego mieszkania, a pamiętajcie, że u majstra jest raptem 45 metrów, musi się liczyć z tym, że jeśli chce uzyskać podobny efekt, takie kwoty będzie musiał mieć w zanadrzu do wykorzystania i pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie koszt materiałów, bo cała robocizna nie została podniesiona oprócz pana hydraulika, którego serdecznie pozdrawiamy i pana gazownika, Władziu, już tyle nie gazuj. No. I tyle. Tak więc, jeśli wam się podobało, serdecznie dziękujemy, żeście wysłuchali naszego ogłoszenia, komunikatu. No i tyle. I to nie będzie koniec, bo jeszcze będą filmy takie, przynajmniej 2, z podsumowania remontu u majstra. Już nie kosztowo, tylko takie bardziej, żebyście zobaczyli, jak było wcześniej, a jak jest teraz. Taki w jednym filmie. Before and after. Tak. I jeszcze jeden będzie film, w którym będą timelapsy, takie od początku remontu do samego końca i będziecie widzieć, jak to mieszkanie się zmieniało przez te kilka tygodni. Liczy się z tym, że to będzie jeden mega wielki timelapse, także on będzie trwał około 60 minut, podejrzewamy coś w tych granicach. Tak więc jeśli będziecie chcieli go obejrzeć, my wam damy już wcześniej o nim znać na społeczności, że wychodzi. Wy wtedy przygotujcie się, zakupcie sobie chipsy, piwka, napoje. Pizzę. Zamówcie pizzę, zaproście znajomych, usiądźcie wygodnie i oglądajcie. A teraz na razie to już wszystko. Dziękujemy wam serdecznie, żeście z nami tutaj byli. Zapraszamy was na kolejne odcinki, gdzie na pewno jeszcze coś razem wybudujemy. Na razie! Pa!